Hejka, nagrywam bez mikrofonu, bo to taki, wiecie, vlog z ręki, ale zabieram was dzisiaj na takie drobne przesadzanie. Pytaliście mnie o Caladia, więc pokażę wam update, co tam u nich. No i poprzesadzamy sobie moją wielką alokazję i zacznę co jeszcze. Więc zapraszam was na kolejnego takiego luźnego vloga ze mną, do kawki i zaczynamy. Tak się prezentuje ta moja nieszczęsna alokazja. Widzę już, że wypuszcza mniejszego liścia niż ostatniego. Tutaj miała wcześniej jakieś żółte plamy, nie wiem, coś jej się nie podobało, ale ogólnie uważam, że już ma naprawdę, naprawdę mało miejsca na to, jaką ma bryłę korzeniową, więc zobaczymy, co tam się kryje w środku i chyba do jakiegoś wkładu większego ją przesadzę, takiego zwykłego z hydroponiki. Wszędzie mam syf, uwaga, do tej doniczki, bo jest ogromna, do tej osłonki. A tutaj już przygotowałam sobie rzeczy, bo dzisiaj kupiłam sobie, znaczy przyszły do mnie nawozy z Advanced Nutrients, więc zobaczymy, co to będzie. Także zobaczymy. Chcę jeszcze przesadzić chyba to kaladium, bo zobaczcie, jakie ono jest bujne. Pokazywałam wam ostatnio, że musiałam ściąć do zera, ale tak pięknie odbiło, tylko że zobaczcie, jak to jest mało miejsca. Bardzo mało miejsca. No a w ogóle marzą mi się takie wielkie liście. Jestem ciekawa, co ludzie robią, że ich kaladia mają takie ogromne liście. Dam mi większą doniczkę i zobaczymy, na co będzie ją stać. W tym filodendronie Narrow, którego mam z Biedronki, pierwszy liść wyszedł taki sobie. Aklimatyzowały się do nowej wilgotności chyba. I czekam na tego kwiatka, jestem ciekawa. Znaczy pewnie będzie wyglądał tak jak u wszystkich filodendronów, czyli wiecie jak. A jak nie wiecie, to pokażę wam niedługo. Stay tuned. Tu jest mój filek z Obi, którego kupiłam i zastanawiam się, czego nie przenieść teraz do hydroponiki. Bo wam powiem, że ten liść jest taki miękki. Zobaczymy w korzenie, co tam w środku siedzi, umyjemy razem i już z wami przenosiłam do hydroponiki alokazję, ale z filodendronami jest trochę trudniej. Więc żeby nie było, też wam pokażę, jak to robię. No, no to zabieramy się do pracy, bo to trochę jednak wyjdzie, a moich sadzonek na prezenty weselne przybywa. Po prostu nie wiem, gdzie już je trzymać. Jak macie jakieś pomysły, to dajcie znać, bo naprawdę nie wiem, co z nimi zrobić. Też chciało mi się śmiać, bo przyszła do mnie tak ciężka paczka, że nie mogłam jej wynieść z paczkomatu. Patrzę, a tam zobaczcie, ja ogólnie patrzyłam na litry i sobie patrzę, że o, 15 litrów? Jezu, ja musiałam coś się pomylić, naprawdę. Ja myślałam, że tam jest 1,5 litra, więc mam mnóstwo bumeksu wulkanicznego. W ogóle wszyscy polecali mi tą firmę Stones Garden, by robić swoją po prostu swoją lechuzę. Tu jest vermiculit, zeolit i jeszcze mam lawę, ale najgorsze jest to, że też nie patrzyłam na frakcję. W ogóle vermiculit jest taki piękny jak złoto. Jaram się mega, uwielbiam vermiculit, taki widzicie. No, także będę robić swoją mieszankę. Mam też oczywiście, zamówiłam, czekajcie, tu w ogóle sobie przyniosłam swoją kalatełę, urzędy ziemię, a w ogóle umiem dzisiaj z nim przesadzania. Kupiłam swoje ulubione kuleczki do z flagronu. Tak. Zazwyczaj kupuję z taką roślinką, nie wiem czym się różni, ale ogólnie są idealnie okrągłe i mają po prostu większą porowatość, więc dłużej trzymają wodę niż taki zwykły keramzyt. No i tutaj zabiorę was jeszcze do mojej szafki. Tutaj jest wszystko ogólnie. Tutaj mam podpórkę z Bush, którą też chcę dzisiaj użyć przy przesadzaniu chyba alokazji. Dostałam ją kiedyś przy współpracy z nimi.
bardzo ją lubię, tylko teraz akurat musiałam zdjąć, bo miałam ją wcześniej w Monsterze. No i zamówiłam sobie jeszcze nowy rizotonik, dlatego że miałam wcześniej biorizotonik. Widziałam, że Magda z Wiedźmilasu stosuje go do warzyw na przykład, bo jest dozwolone w rolnictwie ekologicznym, wszystko ładnie cacy. Ale on, zobaczcie, już mi się przeterminował, był do marca i już tu jest taki brzydki osad na dole, więc stwierdziłam, że nie będę go używać. No i zamówiłam sobie ten. I to jest mój ulubiony typ opakowania, że wiecie, się naciska i tutaj po prostu, znaczy musi być otwarte, się naciska i przepływa tutaj ciecz. Fajnie się to dozuje, uwielbiam. No to jakieś stare doniczki i właśnie nowe. Ogólnie taki pierdzielnik. Dzisiaj nie nagrywam z mikrofonem, bo nie chciałam się tego wziąć, tego brać, ale tutaj na przykład mam jeszcze swoją taką skrzyneczkę na nawozy. Więc ogólnie tego jest więcej. Spryskiwacz. Kolejne sadzonki. Ogólnie cały dom w roślinach. Czasami pytacie, jak podnieść wilgotność powietrza? Ja na przykład mam dużo roślin, więc stawianie w grupie roślin też podwyższa ich wilgotność. Oczywiście mam jeszcze kurczaczki. Polecam też robienie prania częstego, bo to znacznie podwyższa wilgotność. Teraz tu miałam dużo wietrzone, dlatego jest na moim oczyszczaczu powietrza tylko 53%, ale to jest naprawdę cudowne oczyszczać powietrza z funkcją nawilżania. Bardzo polecam, z Sharpa. Podam wam numer serii w opisie. I mam go też dzięki Sabinie z Just Like Plants, bo ona ma go w domu i polecała. Jestem zachwycona i to był mój jedna z pierwszych inwestycji w rośliny. Jeszcze nie miałam witryny, halo! Nie miałam witryny, ale miałam tego pięknego Sharpa. A tu zobaczcie, z tyłu też się kryje fajny gagatek, bo to jest Splendid i też ma nie mniejsze liście. Prawie, że no dobra, trochę są mniejsze, ale naprawdę jest cudowne. Uwielbiam go. Dla przypomnienia, to jest Philodendron Splendid, czyli krzyżówka Melanochryzum i Verrucosum. Czyli dwóch pięknych roślin, więc jak ta krzyżówka mogłaby być mniej piękna. Tutaj Verrucosum Tambilo, też moja ulubiona forma Verrucosum. Cudowna. No i moja Monstera Variegata. Tak sobie wam pokazałam kilka kadrów. Mam nowy telefon, nową kamerę, więc się jaram, nagrywam. Tutaj Glorek Dark Form. No i moja chyba jednak, no nie wiem, no walczy, ale jedna z ulubionych roślin, czyli Philodendron El Chocoret. Oh, nazwa oczywiście gatunkowa jest inna, to jest taka, wiecie, handlowa nazwa, ale zobaczcie, jakie ma piękne czerwone stożki. Tu widzę, że Paraiso też fajnie puszcza. Z boku stożek, zobaczcie. Tutaj Kelly Bambino z Biedronki też ma się świetnie. Esmeraldense i Glorious. Cuda. Jedna z trzech bulów niestety zgniła. Tutaj są trzy stożki takie spore. I widziałam pod ziemią, dzisiaj zaglądałam jeszcze chyba z cztery na dole. Ładnie się bulwa ukorzeniła, więc nawet nie pamiętam, co to było. Nie chciało mi się nawet w filmie sprawdzać. I tutaj też okazało się, bo żyłam do góry nogami, więc te bulwy bywają przewrotne, ale myślę, że i tak by znalazły drogę, żeby wyjść. Ale no, obróciłam ją i jest wszystko w porządku. Ma piękne korzonki, zdrowe i chyba też trzy stożki. Więc myślę, że na dniach będzie ok. I tutaj już minęło 3 tygodnie od posadzenia, więc ekstra. Myślę, że tak równo po miesiącu to będzie już efekt, więc za tydzień spodziewajcie się update'u. Tutaj w ogóle też wam pokażę śmieszną sytuację, że mój pieniążek Pilea Mojito, kupiłam go we florze, całkiem mi zieleniał. I teraz zobaczcie, jak się ładnie wybarwiają najnowsze listki. To nie jest żadna choroba. Mam też starca i już zaczyna tutaj gwiazdorzyć, zobaczcie, jakieś tam pojedyncze. Ale też jest coś nowego, więc chyba żyje, mam go już kilka dni, jak nie tydzień. No, ja nie umiem starce, ja pierdzielę, prawie bym zepsuła, ale kupiłam sobie też w Obi za 11 zł takiego starca, czego na tym przesadziłam. I ten, o dziwo, trzyma się całkiem spoko. To jest ten starzec, pytałam się to, co lubię najbardziej z Sylwii. I to jest ten, który się na słoneczku robi taki pięknie fioletowy, muszę go w ogóle podlać. A zobaczcie, jakie moje pomidory są już wielkie. Jej! Sadziłam trochę później w tym roku, to było moje pierwsze sadzenie. Bałam się, że mi się nie uda. A zobaczcie, nie było czego się bać. I wiecie, co jest najlepsze? Że zapach tych pomidorów to jest jeden do jednego. Zapach szklarni mojego dziadka. A to jest jedno z niewielu wspomnień, jakie mam z dziadkiem. Pamiętam, że miał szklarnię, w której właśnie pachniało takimi pomidorami. Było tam strasznie parno, jak to w szklarni.
No i my za dzieciaka biegaliśmy wokół tej szklarni na działce, takiej wiecie, rot. I on nas lał takim zimnym, zimną wodą ze szlaucha, z węża. Więc no takie mam wspomnienia z moim dziadkiem. Pamiętam, że biegaliśmy jeszcze wtedy na gaciach, bo byliśmy mali. No, jak mocham te pomidory, to mam taki zapach dzieciństwa, zapach radości i takie wspomnienia mi go przywracają się. Wzruszyłam się. Mój balkon jeszcze czeka na olejowanie i ogólnie na sprzątanie. Tutaj będę jeszcze malować sobie od środka. Tu chcę sobie postawić taką kratkę, żeby mieć więcej miejsca do przechowywania kwiatów. No, tutaj mam jakieś, nie wiem co to, jest to krótko podobne, ale zobaczcie, że też sadziłam z wami. Chyba dostałam, nie wiem, czy to nie był ten mieczek apisyński, albo tam. Już nie pamiętam. W każdym razie tutaj były takie cebulki, też ładnie wszystko wykiełkowało. Tutaj był kolejny gratis, jaki dostałam chyba. A nie, tutaj są kosmosy, z tego co pamiętam. Tu coś jeszcze mam, muszę sprawdzić co tutaj się dzieje, bo nie pamiętam co tutaj było. Tutaj były chyba takie, też jakieś gratis. W ogóle miałam takie zamówienie bóle, w które w ogóle wszystkie były zgniłe i ten gratis był w ogóle ususzony, więc tutaj chyba nic nie wyrośnie. Ale zobaczcie, w końcu moja rukola. Jezu, już chyba minęły 2 miesiące. Nie no, na pewno ponad miesiąc i dopiero teraz wygląda jak rukola, bo wcześniej wyglądała cały czas tak. No, tutaj jest jakiś miks sałat, szczypiorek, roszponka. Mięta w ogóle mi nie wyrosła, nie wiem czemu. A tutaj są moje, jak one się nazywają, groszki pachnące. No i łąka kwietna, jestem ciekawa co to w ogóle będzie, zobaczcie. Już zaczyna to pomału jakoś wyglądać. Czy to będzie miało kwiatki, jakieś koniczyny? Tak to się na razie prezentuje i zobaczcie, na tym takim małym balkoniku może być uroczo. Można sobie wypić kawkę, poduchy muszę przewiązać i gdzieś muszę jeszcze znaleźć, bo mam tutaj takie światełka, takie kolorowe z Pepco. Muszę się chłopa zagadnić chyba do piwnicy. No dobra, to przesadzamy, co? Najpierw może wezmę się za to kaladium, bo już mam matę od ziemi. Jedziemy. A i zobaczcie, syngonium neonrobusta bardzo lubi cień. Ono nie lubi być takim bezpośrednim nasłonecznieniu. Ups, sorry za kadr. I zobaczcie, jakie są piękne nowe liście, kiedy stoi, no tak sporządnie 5 metrów od okna południowego, czyli jest w bardzo rozproszonym świetle. A w przeciwnym razie, gdyby było na słońcu, wszystkie liście by były tak jak te stare zielone. Znaczy one z czasem też trochę zielenieją, ale jednak jest różnica i moje syngonium jest naprawdę bardzo ładnie różowe i bardzo mi się podoba i zauważyłam, że ono bardzo lubi bigos, ja w ogóle go nie mam w hydro, bo w hydro mi zawsze gniło. Skróciłam też jednak glorka o głowę, potrzebuję po prostu zastrzyku gotówki przed weselem, ale jeszcze są 3 wielkie liście, więc się cieszę. Tutaj pięknie wszystko rośnie. O, tu nie pięknie. Jakieś owyschnięte listki. To jest naprawdę ekstra. Santo Samo to jest jedna z moich ukochanych roślin. Nie jest w ogóle droga. Znaczy, no jak na taką półkolekcjonerską. Kosztuje około 100 zł taki duży okaz. Więc myślę, że warto. No i w końcu ruszyła, bo ona jest bardzo szybka, bardzo szybko rośnie, ale po rozdziale bryły korzeniowej, podziale przez bryłę korzeniową, u mnie stanęła na pół roku, więc teraz się cieszę, że znowu rośnie pięknie. A tutaj moje maleństwo. Pięknie się wybarwia. Biała księżniczka. Taranty. A tu zobaczcie, mam taką strawberry shake philodendrona, które były bardzo ładnie wybarwione, ale na żółto, ale widzę, że najnowsze 2 listki już mają różowe ciapki. Się mega jaram, to jest tak urocze. Jej! Kupiłam sobie też takie skalpele na Allegro i to są najostrzejsze skalpele, jakie miałam, najbardziej precyzyjne. Jestem ciekawa, jak z tymi ostrzami na pewno można je dokupować. Podlinkuję wam w opisie, bo... O, mam nowe paznokcie ładne. no, podlinkuję wam, bo naprawdę jest bardzo ostry i ja tym łodygę ogromnego, mojego grubego Gloriosum przecięłam po prostu w sekundę, więc naprawdę jest sztosik, no i taki ładny, bardzo poręczny. Tu widzę niespodziankę, Mati zrobił ciasto marchewkowe, bardzo dobre. Ale też pisałam z Kasią z Macaroni, żeby przesadzić moją borówkę, także idę to zrobić. Tum, 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 tum. Cześć Felek! Cześć! Cześć słoneczko! No co? To największe co miałam i ostatnio byłam w ogóle w kwieciarni. Polecam wam czasami się przyjść do kwieciarni, bo mają tych produkcyjnych w nadmiarze często i po prostu chętnie się pozbędą, bo i tak to wyrzucają, więc ja to już parę razy zrobiłam i teraz też mi się udało, więc jestem szczęśliwa. No na razie mam tylko taką, ale myślę, że nawet przesadzenie do innej ziemi będzie dla tej borówki przydatne.
No nie mam większej doniczki, więc musi to wystyknąć, a ta ziemia jest taka brzydka, że no. I zobaczymy, czy coś w ogóle z tego będzie. No i pełną ziemniurek przywiozłam z nią z Lidla, więc no. Zaraz też sobie zrobimy w ogóle nawóz. Zrobimy sobie pożywkę, pierwszy raz będę robić z tych nawozów. Wszystkie inne rzeczy z tego, które mam, są ekstra, więc się mega cieszę. Sprawdzam tylko, czy gdzieś tu mamy napisane, jak tego dawkować, jak to dawkować. 4 per liter. Hehehe. Będzie YOLO, eksperyment. Okej, to przesadzam. Ale zobaczcie, jakie małe listki. No i buróweczka przesadzona. Dam już ją na balkon, bo stała długo na oknie północnym, w sensie na parapecie. Już się przygotowała na takie słoneczko, także niech rośnie. A tak wygląda ta moja alokazja. Niestety osłonka była za mała. Ale poradzimy sobie, korzenie nie są takie złe, więc wsadzę z powrotem. Dobra, jak zobaczyłam tę bryłę korzeniową, to i tak stwierdziłam, że ją przesadzę, ale to jest za duże. Może chociaż tymczasowo, chyba że otrzepię i spróbuję to wcisnąć z powrotem. Trochę niżej, to też ma sens. Ale zobaczcie, jakie wielkie bulwy były. To jest największa bulwa, jaką widziałam na żywo. Bulwisko. To jest myk, który czasami stosuję, po prostu obniżyłam bryłę korzeniową i teraz zasypię, czyli wyjęłam roślinę. Otrzepałam zechuzy, włożyłam i teraz wsypię. I ponownie doniczka będzie ok. Ona nie będzie dla niej za duża, bo teraz też jakby ogólnie w hydroponice rośliny mogą mieć trochę bardziej ciasno niż w ziemi. Poza tym alokazje lubią mieć ciasne korzenie. No tutaj by był overkill. Pewnie bym szybko przelała, bo tak, w hydroponice też można przelać rośliny. No i zobaczymy, co z tego będzie. Burzu ostatnio zapowiedzieli, że będą mieli takie obręcze, które trzymają, wiecie, rośliny, żeby nie rozkładały się na boki. A ja na razie wykorzystałam starą podpórkę, którą dostałam z poprzedniej kolekcji, która chyba jeszcze jest dostępna. Zobaczcie w ogóle na stronie Burzu, są przepiękne osłonki, Jezu, podpórki, nie osłonki. I maty do przesadzania, zobaczcie, ja potrzebuję na pewno już koniecznie, bo to jest jakiś żart. Więc się czaję, już pisałam na priv, że po weselu kupuję. A te dostałam kiedyś właśnie przy współpracy, tak jak wam mówiłam, i teraz podwiązałam sobie tutaj dwa pędy, które się nie chcą trzymać, te dwie łodygi. I tak to wygląda, myślę, że spoko i zobaczymy, jak będzie. Teraz ta łodyga jest po prostu bardziej stabilna, bo jest zanurzona niżej i też może puścić korzenie jeszcze stąd na przykład, więc fajnie. Mniej tej łodygi wystaje i jest roślinka bardziej stabilna. Jestem zadowolona z efektu, bardzo mi się podoba, no i kocham tę roślinę, jest przepiękna. Cudo. Jednego liścia oberwałam, bo on był, zobaczcie. Znaczy był piękny, był duży. O Jezu. Ale był przytrzaśnięty i tutaj się jakoś odżywał już, więc niestety. Goodbye, my lover. Nawozów dałam około po 3 ml każdego na 5 litrów, tak żeby po prostu pH było około 6. No i tutaj zmierzyłam 1500 EC, więc całkiem spoko. Melano miał takie sobie te korzenie, stwierdziłam, że przenoszę do hydro, ale nie nagrałam procesu czyszczenia, przepraszam, już nie zdążyłam, ale ten film byłby za długi, także tutaj już jest wstępne doczyszczenie i jeszcze końcowe szlify i to wszystko. Pa, dzięki za oglądanie!